Witam. Dzisiaj przedstawiam wam 11 ciekawostek o Tobiramie Senju. Zapraszam. Tobirama oznacza dosłownie przestrzeń pomiędzy dwoma drzwiami, gdzie człon Tobira oznaczające drzwi są czymś na kształt możliwości postępu i doskonalenia. Senju natomiast oznacza dosłownie tysiące dłoni. Jego ulubionym jedzeniem były świeże ryby złowione w rzekach Konohy. Tobirama miał bardzo dużo wspólnego z rozwojem wioski i to właśnie głównie dzięki niemu w Konoszce wiodło się tak dobrze. To on stworzył Akademię Ninja, Anbu, egzaminy na Chunina czy Policję Konohy. Później inne wioski poszły śladem Tobiramy. Dawniej, gdy chciał on zawrzeć sojusz z Kumogakure, Tobirama i drugiego Raikage zaatakowali Kinkaku i Ginkaku, którzy doprowadzili drugiego Hokage na skraj śmierci. Podczas pierwszej światowej wojny Shinobi jeden z braci dokończył robotę, bo wraz ze swoim oddziałem Kinkaku zabił wtedy Tobiramę. Urodził się 19 lutego, a jego grupa krwi to A. Jako dorosły miał 182 cm wzrostu, przy czym ważył 70 kg. Według fanowskich wyliczeń w chwili śmierci miał 55 lat. Był on twórcą wielu jutsu, a także część z nich zakazał, jednakże konsekwencje ich stworzenia mogliśmy zobaczyć na długo po jego śmierci. Mowa oczywiście o Edo Tensei. Opanował wszystkie podstawowe natury czakry, a do tego Yin oraz Yang. Był naprawdę potężnym sensorem, który po dotknięciu palcami ziemi mógł określić, gdzie znajdują się przeciwnicy, a nawet odczytać ich sygnaturę czakry, co pozwalało mu zidentyfikować, skąd pochodziły cele, które namierzał. Na uznanie może zasługiwać zasięg jego zdolności, bo potrafił wyczuć czakrę innego człowieka, gdy ten znajdował się nawet w innym kraju. Co ciekawe, nie widzieliśmy go nigdy noszącego kapelusz Hokage i jest on jedyny z całej siódemki. Symbol jego klanu jest oparty na buddyjskim i hinduskim symbolu. Vajra jest to rodzaj broni symbolizującej właściwości diamentu i piorunu, przez co się rozumie niezniszczalność i nieodpartą siłę. W angielskiej wersji językowej Tobirama i Hashirama mieli tych samych aktorów głosowych. Peter Lurie użyczył głosu Tobiramy w pierwszym Naruto i Hashiramie w Shippudenie. Natomiast Jameson Price użyczył głosu Hashiramie w pierwszym Naruto, a Tobiramie w Shippudenie. It's been a very long time, Saru. It's that shinobi Orochimaru again. Oh, it's you. Conflict no matter what era, huh? I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!